Cześć, tu Ernest. Za nami finał drugiego sezonu. Aż 12 milionów graczy zebrało się w Fortnite, aby zobaczyć, jak potoczy się plan Midasa. Dodatkowo ponad 8 milionów i 400 tysięcy osób oglądało transmisję na żywo z tego wydarzenia. To niesamowita liczba, ale niestety dała się ona we znaki graczom z całego świata. Ostatniego wieczoru przekroczono ilość miejsc i z tego powodu po prostu nie każdy wbił. Nawet sam Donald Mustard, dyrektor kreatywny w Epic Games, który stoi za wszystkimi eventami w Fortnite, nie mógł zobaczyć tego eventu u siebie, dlatego obejrzał live'a. Teraz, gdy mieliście już okazję ten event obejrzeć, koniecznie dajcie znać w komentarzach, co wy o nim uważacie. Moim zdaniem był zaje... Okej, ale event to nie wszystko. Do omówienia mamy nowe zwiastuny trzeciego sezonu. Zanim jednak do tego przejdziemy, rzućmy okiem na kilka ciekawostek z wydarzenia. Jak co każdy event, narodziło się wiele pytań na temat świata Fortnite. Fortnite zawsze zachowuje wiele tajemnic fabularnych. To idealne pole do popisu dla naszej wyobraźni. O, jeszcze jedno. Ja i Luni mamy dla was wyzwanie. Na ry zostawmy łapkę w górę. Uwaga. 3, 4, ry. Cały event był przepięknym pokazem efektów wizualnych, ale nie możemy zapomnieć o wątku fabularnym. Będę z wami szczery. Trudno jest oderwać od tego wzrok. Muzyka też jest na bardzo wysokim poziomie. Pod tym względem Fortnite nas nie zawiedzie. Czego tu zacząć? Głównym celem urządzenia było stawienie czoła burzy. Na początku było ciężko. Burza była bardzo uparta i nawet bym powiedział świadoma tego, co się dzieje. Cały czas pełną parą starała się odeprzeć promienie wystrzelone z urządzenia, ale się jej to nie udało. Urządzenie skutecznie odepchnęło burzę w dal. Z nad wyspy zniknęło ponure światło burzy i został tylko blask słońca. Jednak nie na długo, to była jedynie cisza przed burzą. W jakiś sposób, gdy nie patrzyliśmy, uformowała się nowa burza, ale tym razem w formie ogromnej ściany wody, która tak samo jak burza, otacza całą wyspę. W międzyczasie nasza postać była teleportowana do pewnego biura. Mogliśmy tam podsłuchać agenta Jonesego. Słuchajcie uważnie. Nic tu nie jest stabilne. Właśnie rob... Ej, Janice, podkręć siłownik rezonansu do 7,2. Teraz, proszę, tak już. Robi się. Czekaj, zaraz, to nie tylko burza? Co to ma znaczyć? Musi mieć połączenie z pętlą, ale zupełnie nie dało się przewidzieć, że zareaguje w taki sposób. I to zadziałało? Jak sądzisz, jak długo wytrzyma? Dobra, tak, wszystko zaczyna się stabilizować. Nie wygląda na to, że... O, co to? Jakim cudem w ogóle... Czekaj. Słyszysz? A więc, o co tutaj chodzi? Jak już na pewno wiecie, to bardzo pokręcona fabuła. Urządzenie miało stawić czoło burzy. I tak też się stało. Nie wiemy w jakim dokładnie celu, ale wygląda na to, że agent Jonesy ma się tą sprawą zająć. Z jego wypowiedzi wynika, że ta ogromna ściana wody ma być jakimś tymczasowym rozwiązaniem problemu stabilności burzy. Do tego zaraz wrócimy. Osoba, z którą Jonesy rozmawia, dała mu znać, że to nie tylko burza. Tej osobie mogło chodzić o to, że burza Fortnite, no to nie jest tylko burza. Kostka Kevin to była tak naprawdę skondensowana burza, która stąpała po wyspie. Burza ma nawet swoją własną armię biesów, z którymi mieliśmy już okazję powalczyć na wyspie Fortnite. To nas prowadzi do wniosku, że burza rzeczywiście nie jest tylko burzą. Co ciekawe, Jonesy wspomina o pętli, o której mówił przybysz w 10 sezonie. Tą pętlą jest to, co się dzieje na wyspie. Pętla wyspy Battle Royale to nasze mecze. Skaczemy z busa bojowego, walczymy, kończymy mecz i od nowa. Bitwa 100 osób, non-stop, w pętli. Przybysz na jednym ze swoich nagrań wyraził swój niepokój, obawiając się, że stanie się niemy po wejściu do pętli, czyli Battle Royale. Biuro Jonesego jest w rzeczywistości, poza symulacją, poza tą pętlą. Jonesy zdziwił się, że zobaczył nas w jego biurze. W szoku zapytał nas, czy go słyszymy, ale niestety akurat w tym momencie wróciliśmy z powrotem na wyspę, a jego głos w czasie teleportacji zamienił się w bełkot. Przybysz miał rację. Z jakiegoś powodu po wejściu do pętli, normalny język staje się bełkotem. Dlatego w tym momencie pytanie, słyszysz mnie, zamieniło się w... To
to może oznaczać, że wszyscy bossowie pomagierzy mówią normalnym językiem, ale my, gracze, którzy są w pętli, słyszymy tylko bełkot. Albo wszyscy oni rzeczywiście gadają bełkotem, bo utknęli w pętli. Jeśli tak rzeczywiście jest, to planem Midasa mogło być uwolnienie się z tej symulacji, z tej pętli. Połączył on siły z Pumcią i inżynierką, aby zbudować urządzenie, które uwolniłoby całą wyspę od burzy. Agent John C. coś o tym wiedział. Dlatego miał Midasa i jego wspólników na oku. Dowodem na to są tajne dane o nich na jego biurku. Poza tym na evencie zmieściło się kilka mniejszych ciekawostek. Na ścianie wiszą cztery bardzo miłe zdjęcia. Agent John C., a dokładnie John Jones, to normalny człowiek. Niby taka mała ciekawostka, ale to jednak jest dowód na to, że poza wyspą Battle Royale dzieje się normalne życie. Po drugiej stronie za to na ścianie wisi zegar. Gdy pierwszy raz się tutaj pojawiamy, wskazuje na 14:55, a na ostatniej wizycie wskazuje na 15:40. To kolejny dowód na to, że to, co się dzieje na wyspie Battle Royale, to symulacja. Kilka minut na wyspie to dziesiątki w rzeczywistości. Na ekranie komputera Jonesego wyświetla się transmisja na żywo z eventu. To moim zdaniem dodatkowo potwierdza teorię mówiącą o tym, że to symulacja, na którą pewna agencja ma wgląd przez cały czas. Kurczę, wydarzenia Battle Royale mogą poprzedzać wydarzenia z ratowania świata. Burza mogła wydostać się poza symulację na wyspie. Plotka o tym, że Fortnite Battle Royale to symulacja, krąży po internecie już od dawna. Ale dopiero teraz mamy solidne dowody na to, że to rzeczywiście symulacja, pętla i ktoś za nią stoi. A poza nią rzeczywiście jest gdzieś normalny świat. Warte uwagi jest też to, że cały ten segment eventu odbył się w pierwszej osobie. Jakbyśmy rzeczywiście tam byli. Niektórym osobom ten widok nieco się zepsuł i pozostał włączony nawet po evencie. Szczerze mówiąc, to nie wygląda źle. To może być nowy tryb gry w trzecim sezonie. Budowanie już nieco gorzej wypada w pierwszej osobie. Wracając do tematu agenta Jonesego, to podczas eventu pracował nad rozwiązaniem problemu, jakim była walka Midasa z burzą. Tymczasowym rozwiązaniem jest ta ściana wody. To ustabilizowało sytuację, ale tylko na kilka dni. Teraz rodzi się pytanie, jak wyspa zostanie w końcu zalana? Moim zdaniem na start trzeciego sezonu ta cała ściana wody się rozleci, zalewając przy tym całą wyspę. Tabor Hill dał nam znać, że tak, mapa zostanie zalana. Poziom wody przez cały trzeci sezon będzie opadać. Z każdym tygodniem będzie coraz więcej lądu do zwiedzania i przy okazji w ten sposób zostanie odkrytych kilka kompletnie nowych miejscówek. Wiemy też, że niektóre stare miejscówki jako tako to przetrwają. Tam, gdzie są znaki firmy No Sweat Insurance, domki otrzymają specjalne zabezpieczenie w postaci ogromnych kół ratunkowych. Swoją drogą to, gdy pierwszy raz wzniosły się wody, można było w nich dostrzec ogromne rekiny. Rekiny mają pojawić się w Fortnite jako pojazdy. Dzięki temu wydarzeniu wiemy, że te rekiny mają być dosłownie rekinami, a nie robotami. W następnym sezonie będą pojawiać się w wodzie po całej mapie. Rekiny jak rekiny będą sobie pływać. My, gracze, będziemy mogli dzięki nim się gdzieś szybko przedostać. Ale co ciekawe, mają one działać na zasadzie jazdy na nartach wodnych. Będzie się można o nie zaczepić, a nasza postać wtedy otrzyma parę nart wodnych, aby móc zasuwać za rekinem. Bardzo prawdopodobne jest to, że rekinem raczej nie będzie można sterować. Ja sobie to wyobrażam tak, że rekiny będą nienawidzić burzy i z tego powodu będą zawsze kierować się w stronę strefy. Podczas jazdy na nartach wodnych to skuter wodny ustala główny kierunek jazdy. Poza tym na wyspie agencja została zniszczona i przejęta przez mrok. Co jeśli plan nastawienie czoła burzy jest sprawką mroku? Agent Jonesy należy do duchów, czyli do wrogów mroku. To nie wszystko. Tego samego wczorajszego wieczoru Fortnite udostępniło kilka zwiastunów. Tak jak przed każdym sezonem, są to zwiastuny w formie zdjęć, które zawierają nowe skiny czy przedmioty z nutką tajemnicy, aby to nie było takie oczywiste. To, co teraz widzicie, to pierwszy zwiastun nowego sezonu. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać na jakieś ujęcie drzewa. Fortnite jednak rozjaśniło sytuację, wstawiając drugi zwiastun niecałą godzinę później. Tutaj już lepiej widać, że to trójząb. Dzięki wyciekom sprzed miesiąca wiemy, że sekretnym skinem zawiedzenia w tym sezonie będzie prawdopodobnie Aquaman. Trójząb z tego zwiastuna jest niemalże identyczny co ten, który dzierży Aquaman z filmu o tej samej nazwie. Słuchajcie, aktor,
który w tym filmie zagrał Aquamana, udostępnił to na swoim Instagramie. To chyba potwierdza, że Aquaman będzie skinem w grze, na wzór tego z filmu. Co do samego Trójzębu, to nie wiemy, jaką rolę odegra. To może być nowy zbierak, albo nowa mityczna broń, która byłaby do zdobycia po zlikwidowaniu Aquamana. Miejscówką Aquamana byłaby pewnie Atlantyda. Trójząb może być nowym Infinity Blade'em. Specjalnym atakiem byłby rzut trójzębem, który przebijałby się przez struktury i zadawał potężne obrażenia. Dodam też, że w plikach gry dalej jest jeden zaszyfrowany skin. Znamy tylko obrys ikony tego skina. Jante zauważył, że kształtem przypomina Black Manta. Black Manta jest arcywrogiem Aquamana w filmie i możliwe, że trafi do gry jako skin. Swoją drogą to obiektyw aparatu widoczny na tych zdjęciach podpowiada nam, że te zdjęcia mogły zostać zrobione podczas zwiadów jednego z agentów. Dalej, trzeci zwiastun jest przybliżeniem na coś podobnego do księżyca albo meteoru. Druga część tego zwiastuna zdradza nam, że to tylko metalowy odlew, który ktoś trzyma. Ten mini księżyc może być plecakiem do tej postaci. Z tego co widać, zdaje się to być jakiś astronauta. Co ciekawe, w pokoju agenta Jonesego było zdjęcie, na którym jest Jonesy i jakiś astronauta. Ale to chyba ktoś inny. Kolory się nie zgadzają. Jednym z wycieków na temat nowego sezonu było to, że do karnetu ma wejść damski skin astronauty z 10 sezonu. To może być właśnie ta postać. Warto uwagi jest to, że na naszej planecie, mówię teraz o rzeczywistości, poziom wody w oceanie zależy w znacznym stopniu m.in. od grawitacyjnego oddziaływania księżyca. Wspominam o tym, ponieważ to brzmi jak pomysł na broń do Fortnite. Przynośny generator fal w kształcie księżyca. Według nazwy kodowej jednak ta kula to meteor, a nie księżyc. Kolejny zwiastun wyszedł dzisiaj o 13:00. Daje on nam pierwszy wgląd na jakąś miejscówkę. Przypomina mi ona paskudną przystań albo platformę. Co ciekawe, taka sama łódź, jak na tym zwiastunie, jest właśnie na platformie. Ale na tym zwiastunie w prawym górnym rogu widać światła, jakby to był tor wyścigowy. Może rekinami będzie jednak się dało sterować i nawet ścigać. Szósty zwiastun kontynuuje motyw obiektywu. Teraz już lepiej widać, że to chyba jednak kompletnie nowe miejsce. Przypomina mi to trochę obozy pirackie z 8 sezonu. Motyw piratów może powrócić. Mam jedno pytanie, dlaczego ta lama lata? To pomyłka czy antygrawitacja? CZ wstawił na swojego Twittera bardzo ważną znajdźkę. CZ porównał tą mapę do zdjęcia mapy z jego konceptu, stworzonego na podstawie wycieków. I okazało się, że no, tak będzie prawdopodobnie wyglądała Zalana Wyspa. Mapa z jego konceptu wygląda tak samo jak ta z tej ściany. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.